Ремонтуємо в ogóle, робимо порядок, так, зараз. Я став менеджером з маркетингу і піару в ogóle з понеділка по п'ятницю. Ходжу до бюра, працюю на комп'ютері і в суботу, неділю, коли має енергія, то виїжджаю. Ти мусиш розуміти, коли ти не єсте на війні, ти мусиш бути тут, і ти мусиш бути потрібним. Ми мусимо це робити. Люди, які тут живуть, стара пані, чи може вона сама це зробити? Не може. То є обов'язок, якась допомога. Ми мусимо це робити. Працюю власне дизайнером. Mam własną firmę, jestem projektantką. Naszym zadaniem jest niesienie pomocy ludziom, którzy jej potrzebują. Mnie wojna nie dotknęła. Zachował się mój dom, ja ocalałam. Musimy pomagać ludziom, którzy stracili wszystko. To nasze zadanie, a właściwie obowiązek. To nie robota, to obowiązek. Na mój dom spadły 3 rakiety. Dobrze, że są wolontariusze. Prosiłam ich o pomoc, bo choruję na artretyzm i sama nic nie mogę zrobić. Są u nas od dawna. Pracują tutaj, pomagają sąsiadom. U mnie wszystko spłonęło. Byłam wtedy u sąsiadki, ale z pożaru ratowali się moi dwaj synowie. Jeden z nich przepadł bez wieści. Szukamy go, ale bez skutku, żeby chociaż wiedzieć, czy jest żywy, czy martwy, żeby była jakakolwiek wiadomość. Niektórzy wolontariusze przyjeżdżają tu 3 razy w tygodniu, w każdy weekend. Od choćby jak Swietłana. Ona tu jest zawsze. Od początku lata cały czas tu pracuje. To jest mój sposób na udział w wojnie. Każdy coś robi, aby doczekać zwycięstwa. To nasza ziemia, nasz kraj. Wszystko funkcjonowało. Kiedy wojna zakończy się, bo ona zakończyć się musi, jak każda wojna, wtedy odbudujemy wszystko i będzie jeszcze piękniej. My wszystko odbudujemy, my wszystko powrócimy. Nas będzie się kraść.